Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jest ze mną dzisiaj Dealer! Dobry wieczór. Wcale nie nagrywamy tego odcinka po raz trzeci i po raz trzeci wcale nie będę prosił o was, o łapkę w górę, bo fajnie raz by było. Wcale nie. Wcale to nie jest trzeci raz, nie? Wcale to nie jest trzeci raz, ale nieważne, słuchajcie. Zostawcie łapkę w górę, bo dzisiaj jesteśmy na mapce, w której będziemy rywalizować. Jest to Bed Wars, słuchajcie, takie połączenie Versusa i z Bed Warsami. No zaraz zobaczycie, sami się przekonacie, o co tutaj chodzi. Karol, czytaj po raz trzeci zasady. Wcale nie po raz trzeci. Wcale nie po raz trzeci, dokładnie. Nie kraftuj nic. Okej? Okay? No okej, okay, nie będę kraftował. Zniszcz łóżko przeciwnika. Okej? Okay? Okej. Okay. Nie cheatuj. Okej, okay. dobra. No. I pamiętaj, baw się dobrze. Będziemy się bawić, Karol, dobrze? Jak myślisz? Pamiętaj, że tego gra. Powodzenia po wejściu na wyspę Ustaw. Dobra, ej, a teraz wcale nie po raz trzeci przeczytaj zasady dla widzów, bo one są bardzo istotne. To są zasady dla was. To ty czytaj, wiesz? Ja przeczytać? Zasady dla widzów. Zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję u obu panów. Nie zapomnij także o dzwoneczku. Baw się dobrze, oglądając tą rozgrywkę. Pamiętaj, że następna wersja to 7000 łapek w górę. Masz, jak myślisz, Karol? Wbiją 7000 łapek w górę. Myślę, że wbiją nawet 8 miliardów. 8 miliardów? Dobra, za 8 miliardów, słuchajcie, dodaję zdjęcie nagiego Doknesa na mojego Instagrama. Wbijaj, ale stary. Ale będzie. Ale będzie draka. Już wbijać? No, wbijaj, stary, i ten, i spawn point sobie daj, dobra? Co ty na to? Co ty na to? Już zrobione. O, widzę, Karol, pomachaj! Mam cię, pomachaj tutaj, o! Ja mam ci fajne oczy. No, dobra, okej, okay, dobra, Boże, patrz, jaki gościu niemiły, zluzuj. Nie? Jaki niemiły, patrz, ja to pewnie jest symulator, a to jest symulator Doknesa. Czemu? No, bycie niemiłym, ta? No. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj sklep, w którym, słuchajcie, wymieniamy złoto na przykład generatory. No, myślę, że chyba każdy kojarzy. Dużo frajdy z tą mapką. Dużo zabawy, dużo naprawdę niezapomnianych chwil. Oh yeah, tak, super. Najlepiej, no. Ej, kocham Minecrafta. Kochasz Minecraft? Tak. Kochasz Minecraft, a właśnie, a tutaj mamy, słuchajcie, ja mam gdybyś domek. Gdybyś miał wybrać, stary. No, co? Albo być szczęśliwy, albo grać w Minecrafta, to co byś wybrał? Być szczęśliwy grając w Minecrafta. Bła, bła, bła. Jak widzicie, ja mam domek. Karol nie ma domku, nie wiem czemu. Autor dzięki. Nie zbudował mu domku, ja mam domek. Dzięki na autorze, górze mam łóżko. A Karol co? Co? Nie, nie, dziękuję autorowi, że pomyślał o mnie. No, no, ty masz lepiankę, stary, jakąś taką śmieszną. Dzięki, dzięki. No, jeszcze podpij sobie jeszcze. Bądź jak autor mapy, który kpi ze mnie. Czemu? Już wiem, że mi nie chciał wysłać mapy, tylko tobie wysłał. No ja wiem, właśnie, jeżeli chcecie mi wysłać mapkę, możecie to robić na mojego maila. A Karol na przykład nie dostaje mapek, więc możecie w podzięce taki, wiecie, no, wysłać mu parę mapek, jak bo ja w ogóle dostaję dużo mapek, więc mała szansa, że nagra twoją mapkę. Wyślij mi. No, duża szansa, bym powiedział, w sumie. No dobra. Bo rzadko dostaję jakieś takie kozackie. Zresztą wiesz, jak jest, kurde. Dobra, nieważne, nie gadajmy o mapkach od widzów, co? To jest słaby temat. No, bo będę znowu pokać na odcinku i będziemy się kręcić czwarty raz. No. Ej, weź stary difficulty mniejszy, bo nie ma żarcia, a już... Nie ma żarcia u tego sklepikarza? No, nie ma. Przynajmniej ja nie mam. Ej, ja też nie mam, lol. No difficulty... To normal. Panie admin, ej, no normal, zero trzeba dać, żeby nie... Ej, to będzie peaceful, to wtedy nie będziemy mogli się bić, to jest bez sensu. Jak ej, to weź se game moda, stary, i weź se chleb. Jak mam się nie móc bić, stary? Możemy się bić na peacefulu, o co ci chodzi? Możemy na peacefulu się bić? Tak! Ja nie wiem, stary. Można, na stówę można. A nie, bo mogę wyłączyć... Nie wiem, stary, nie wiem, weź mnie nie męcz, co? Co ty jesteś gościu? Najgorszym Minecrafterem na świecie, nie mówię. Nieprawda, nieprawda. Wiesz, kto, a wiesz kto, jest wiesz, kto jest najlepszym Minecrafterem? Ty. Nie. No powiedz. Brawo! Ciekawe, ile osób o tym też pomyślało, stary. No. Rox to najlepszy Minecrafter. To prawda. To prawda. Jestem to fanem. To jest Minecraftowiec z pasją. No. To jest typowo pasja. Minecraft to jego pasja, stary. Naszą pasją co jest? Moją pasją jest zbieranie iron ignot. A nie gold? Znaczy no, chciałem powiedzieć ignot, bo chciałem powiedzieć o pieniądzach! A, rozumiesz? To nasze hobby. Tak, pieniądze to moje hobby, rozumiesz? Jeśli ktoś to ogląda, kto chodzi na moje streamy, to niech wyśle mi donate z napisem. A wy możecie mi na przykład wysłać 5 zł na batona. Karol, na banana. Na batona. Na banana. Na kebaba. Na banana. Na hamburgera. Na banana. Ej, bo zaraz się głodny zrobię, stary. Ej, patrz, ile, ja mam już tyle, stary, w ogóle
tych generatorów złota. I patrzcie, tutaj to nie laguje. To nie jest byle jaki serwer za 5 złotych. No, wydał 6 złotych, a nie 5. No, ale jednak różnica, stary, jak widzisz. Jednak różnica, czy dobra. Czy jest za 6 złotych? Co? Czy nie jest za 6 złotych? Nie jest za 6 złotych. Za ile złotych? No pochwal się. No nie mogę tego powiedzieć, stary. Znaczy nie, w sumie... No, no dobra, powiedzieć, powiedzieć ci... No powiedz, ile wydaje serwer, powiedzieć skoro nie ci... 5 złotych, to chyba możesz pochwalić. No, stary... 12. 5 złotych. Serio? No. Wow. No 12 złotych za serwer, rozumiesz? Zaszalałem. Ale ja trochę się obawiałem tego, wiesz, co? Poświęcenie dla widzów. No poświęcenie dla widzów, więc możecie zostawić łapkę w górę, bo widzicie, MWczka się poświęcił. Każda łapka to 8 zł. Każda łapka to... Nie, on nie, kupił dwie pary spodni. Patrzcie teraz, co robimy, pyk, pyk, co? Co dwie pary spodni kupiłem. Co, to ty już na mnie idziesz, stary, spokojnie, weź się tam przygotuj. Ale chcesz jedne spodnie, to chodź, spotkaj się ze mną. Nie, po co? Nie ma takiej potrzeby, Karol, chyba. Będę cię zarąbał. O, patrzcie, patrzcie, co ja tutaj zrobiłem. Jak obudowałeś sobie, jak obudowałeś sobie? Co? Nie budowuj, stary. No czemu nie? A obsydian do czego tutaj jest? Żeby obudować. No właśnie, no to czemu mam nie obudowywać? A to co ty... Już myślałem, stary. Ej, ile ja mam tych generatorów w ogóle? Spójrz się do mnie. Fajnie. Co? Spójrz się u mnie, ile jest. Nie, uwierz mi, że ja już mam więcej. Ja już mam tyle staków, stary, tego złota, że nie chce mi się nadliczyć, nie? Z tego naprawdę dużo, rozumiesz? Tak, rozumiem. Mówisz po polsku, umiem. Umiesz? Umiem. Okej, okay, stary. Umiem rozumieć. Możecie pisać oczywiście w komentarzach, kto według was wygra. Wiem, że to będę ja oczywiście, bo to... nie, żeby bo to coś, twój nie? Kanał. No, mój kanał w Fajo. Końcu, to ja wygram. Możecie zostawić subskrypcję. Możecie obserwować mnie na Insta, o, bo dużo osób mnie ale nie obserwuje na Insta. Ale pozwalasz, Marcin. Co? Na co pozwalam? Polowanie się na Insta. Dość... Ty, ale no, bo... na przykład... Karol, no... Powiedz, dlaczego warto śledzić ogólnie youtuberów Instagrama? Na Insta, no? Dlatego, że co jakiś czas na 5 minut wstawiamy tam nagie zdjęcia do Knesa. Dokładnie. A na 30 tysięcy dodam takie naprawdę, takie konkret. Wiesz, które, nie? To naprawdę te nagie? Te z kibla, stary, wiesz, które? Do Knesa, jak siedzi w kiblu? No. Ale nie dałeś, tak to... się obrazić na ciebie, wiesz o tym. No i co? A, okej. Okay. No. Ale będą 30... No, lajki, lajki, fame, stary. Poświęci prawdziwą przyjaźń dla lajków. Będą lajki i fame, stary, nie? Ale koniec z tym przyjaźni. A dobrze, dobrze są knury jeszcze. A nie, ups. Knurów już nie ma. To co jest tym przyjaźń? Ale, niech widzowie trochę napiszą, co? A może wymyślmy coś twórczego, nowego. Wymyślcie team, w którym będę tylko ja i MWK. No, możecie taki team w komentarzach wymyślić. Mam dosyć tricks, rozwalił mi całe mieszkanie. A, słyszałem. Wszędzie jest papier toaletowy i... I śmierdzi. Jeżem. I... No. Ale jeże jedzą kupę, wiesz to? Nie. No zwierzaki jeże. Jak masz jeże, to musisz go karmić odchodami. Naprawdę? No, one jedzą swoje odchody. Nie. Widziałeś? Ej, czemu śnieg pada? Wytyfy! Bo są święta. Przecież lat to jest! Nagrywamy to w grudniu, to jest na zapas. A, no tak, no tak. Ej, no tak, bo ja przecież jestem. Ale nie mów widzom! Zapomniałem, dobra, sorry. Ej, ale... Miałem... To mam nie mówić o tym, że teleportujemy się do przyszłości? Masz nie mówić. Dobra, dobra, dobra. To jest tajne wehikuł. Tajne to jest... No dobra, okej. Okay. Ej, stary, co robisz? Ile masz tego? Jak tam EQ, stary? Jak tam? Powiedz. No stary... Karol, powiedz widzom! Jak tam twoje EQ? Ekwipunek? Znaczy, powiem ci, stary, dopiero kiedy mi powiesz, czy 400 kidiaksów to mało, czy sporo? A zależy. Zależy, jakie itemy masz, mordo. Diaksów z taki. No dobra, ale masz jakieś inne itemy poza tym? No mam cały set już. A masz jeszcze jakieś itemki? No, jesteś moim wrogiem, czemu mam ci mówić? No nie wiem, to tak się pytam, skoro powiedziałeś mi, że masz już cały set, to możesz powiedzieć, jakie masz jeszcze itemki, stary. Mnie to ciekawi, naprawdę. No mam kwiatki, na przykład. Po co ci kwiatki? No bo musiałem zjeździć żeby było miejsce na moje... kwiatki? Gerenatory. Ty jesteś jakiś inny, stary. Lubisz kwiatki? Lubię. A, no spoko, ja też. Ale ty chyba lubisz wąchać kwiatki od spodu! No MWK w końcu, nie? Jaki to miał sens? Co? Jak to miał sens? MWK? Ej, wiesz co, już nie pamiętam, ale MWK wącha kwiatki, coś takiego, stary, wiesz?
MWK, nie, Marcin wącha kwiatki, o tak to było stary, ja nie pamiętam, stary, ale w komentarzach uwierz mi, że jest masa, naprawdę masa komentarzy. To właśnie Marcin wącha kwiatki od spodu. Ej, ja wyłączę ten śnieg, już mam dość zimy. Źle napisałem? Dobrze napisałem. Ej, jak ci idzie, stary? Jak ci idzie? No jak ci idzie, mordeczko? No mordeczko, jak ci idzie? Literalnie. Ej, a co ty na to, jak zrobię na przykład taką fortecę jak na Bedwars? To będzie głupie. No wiem, ale to i tak. Odcinek będzie trwał pół roku. Pół roku? Ja! Ile ja tego kupiłem stone'u, wytyfy! Oh man, o co tutaj mi chodzi? Co ja zrobiłem? Jak to możliwe? Dobra, ej. Co jest w ogóle na tej wyspie pomiędzy nami? Widziałeś coś, czy nie? Nie. Nie? Co ty tu robisz, gościu? Dobra, sorry. Nie! A ty nie dasz rady tam nawet, stary. Budowałeś to kamsko. Zginiesz teraz, Karol, wiesz o tym. Teraz jest twoja chwila. Okej, to ja idę do ciebie, u ciebie łatwiej jest zniszczyć. Wiesz o tym, czy... Ej, tego w ogóle się nie da zniszczyć, Marcin. Co? Tego w ogóle się nie da zniszczyć. Czego się nie da w ogóle zniszczyć? No w ogóle się nie da zniszczyć. Ale czego? No twojego łóżka nie da się otworzyć. Co? Da się. Nie da się, stary, dlaczego? Dlaczego? Bo tego domku się nie da niszczyć. Co?! Bo się bloków nie da niszczyć, stary, postawisz stół, na to go nie zniszczysz. Ej, wytyfy! Spróbuj. No ja właśnie próbuję u ciebie. Ale w sensie, bloczków się nie da niszczyć, stary. Jest jakiś lak, Marcin, mówiłeś, że ej, ale stary. Wygrałem, stary. Ale nie mogę rozwalić się bloku żadnego, w sensie drewna nie mogę rozwalić. Jak? Jak no, masz opa? No, nie wiem, stary. Czekaj. Co teraz tam polecisz? Zniszczysz mi i powiesz, o, wygrałem! Nie, w sensie nie mogę zniszczyć bloku, stary, żadnego. Znaczy nie, no dobra, ja też zobaczę sobie. O, ale... teraz się zniszczył ten blok, stary, który zniszczyłem. No bo wytyfy, stary. Ale ja stary wykopałem, zobacz, no idę, stary, właśnie, idę, stary, na górę. Zobacz, no, ja tu rozwaliłem, stary, i to się nie chciało zniszczyć, to. A to jest łóżko, o, to jest łóżko. A wiesz dlaczego? Się zniszczyć, bo lag był. Nie było laga, na pewno nie! Nie mów tak! Nie mów tak! Nie obrażaj mojego serwera! Nie obrażaj mojego serwera! Masz bana! Patrzcie, koniec! Koniec! Rozumiecie? Zostawcie łapki w górę. Co, przyszedłeś tu znowu? Zostajesz bana! Nigdy więcej nie wbijesz na mój serwer! No koniec ze znajomością! Koniec! Pa!